Na poprzedniej sesji zastanawialiśmy się nad tym, jak działa spowolnienie i przyspieszenie na przywoływanych stworach w kontekście przyzwanego permanentnie spowolnionego zombie. Okazuje się, że Paizo samo rozwiązało ten problem przy okazji czwartej erraty do podręcznika głównego, do której dopisali własne wyjaśnienia. Podsumowując ich odpowiedź. Tak, efekty przyspieszenia i spowolnienia działają na istoty przyzwane, czyli te z cechą minion. Po prostu ich efekty nakładane są po przyznaniu im ich dwóch akcji. Okazuje się więc, że nasz drogi zombie był dość ruchliwym okazem. No, kącik edukacyjny mamy już za sobą, a ja tymczasem chciałbym zaprosić was na kolejną sesję. Mój przyjaciel Mitfleet. Dobrze więc. No. Nasza trzecia już sesja, moi drodzy. I wszystko na razie idzie regularnie, jestem pod wrażeniem. Nie wiem jak wy. Tak czy... No i musiał to powiedzieć. No odpukaj, to zobaczmy. Jestem pod rok. Wrażeniem, bo nawet moje sesje tak nie działają. I już Szymon dostaje opierdzie od Karoliny. Zawalenie przy biurku. W biurko. Dobrze trochę więc, tak. Ostatnia sesja, pamiętacie pewno co się wydarzyło. Trafiliście do zagrody z dwoma podobnymi do siebie, ale w innych kolorach muchami, które trochę was pokiereszowały, bądź co bądź. Znaczy, głównie pokiereszowały Bodina. No, walka była bardzo bohaterska, walczyliście dzielnie i pokonaliście i wyeliminowaliście to zagrożenie. No, ale co właściwie chcecie zrobić w tym momencie dalej, bowiem no, Cytadela cały czas jest nieodkryta, jest środek nocy, bo wyruszyliście do Cytadeli w nocy. Chyba chcieliśmy odpocząć, bo jakby jesteśmy w takim stanie, gdzie i Veg, i Bodin są ciężko ranni. Verok chyba już jest bez zaklęć żadnych. Nie wiem jak Ilariel z zaklęciami stoi. Ja bez problemu mogę iść dalej. Moje siły magiczne są już na wyczerpaniu. Tak jak ja. Może pomóżcie mi wstać. Tak wyciąga rękę pierw w stronę Veroka, ale tak patrzy na jego odpowiedź. Verok od razu łapie. Tak zmienia kierunek w stronę Vega. Verok od razu łapie za twoją rękę. Czuję jakiś ślus, jakiś ropień mu pękł w tym momencie. No, mogło być gorzej. I się podciąga i wstaje. Dobrze, w międzyczasie... Ilarielu, twój przywołaniec, ile czasu jest przywołany tak właściwie? Może go utrzymywać chyba minutę? No to myślę, że... Tak. W międzyczasie, minuta. Kiedy Bodin wstawałeś, usłyszałeś tylko jak części jakiejś istoty posypują się po prostu raz ubraniem ze wszystkim i znikają. Tak jak mówiliście, jesteście wykończeni i chcielibyście odpocząć, ale chciałbym się dowiedzieć od was, jakbyście chcieli się do tego odpoczynku przygotować. Przede wszystkim, gdzie chcielibyście odpocząć? Czyli co? Wracamy do miasta, odpoczywamy, tak? Przynajmniej ja jestem za. Chcecie tutaj obóz rozbić? Naprawdę? Dopiero tu wyszliśmy. Znaczy możemy tutaj, w sensie, żeby nie wracać i pod... pod pretekstem tego, żeby też niczego stąd nie wypuścić, to możemy trzymać traż. Więc wydaje mi się, że tak byłoby najlepiej. Panowie, miasto jest 20 minut drogi stąd. Ale... Nikt tej wieży przecież i ruin nie pilnował. Co stąd wylezie, co jeszcze nie wylazło? Skąd wiesz, czy nasza obecność tutaj nie zaburzyła jakiegoś porządku, który tutaj panował i... nie obudziliśmy czegoś, to nagle może stąd właśnie wyleźć, więc... Obudziliśmy najwyżej parę much i dwa mifli. Moje sumienie nakazuje mi jednak pozostać tutaj na straży. Mamy wszystko ze sobą, przynajmniej ja. I tak osobiście nie żyję w dużo lepszych warunkach na co dzień, więc mi to nie przeszkadza. No co dać w ruinach pełnych potworów, mając miasto 20 minut stąd? Szaleństwo! Ale podoba mi się twoje szaleństwo, chociaż nie pomysł. Więc co? Zostajemy. Rozbijamy jakieś... A wy panowie co? Cieplutkie łóżeczko, smaczny posiłek na regenerację w jakiejś karczmie, czy muchy, gówno i strawione żaby? Jeśli chcemy nocować, to już lepiej w mieście. Głos rozsądku! Ten zombiak wyglądał jak moja ciotka.
Skąd go przyzwałeś? Ilaretek patrzy trochę z niesmakiem na Wyroka i spogląda potem na Bodyna i Vega i mam spojrzeć na wasze rany. Ja skinam głową. No, ja też mogę spojrzeć. I ile masz medycyny? O czym ty mówisz? Medycyny? Myślę, że to słowo jednak znał. No to możemy, to mamy tak samo źle. Tak samo dobrze. Dobra, to ja spoglądam na Wyroka i spróbuję go wyleczyć. Ale Wyrok jest w pełni zdrowia. Na Vega. No to Wyrok się odwróci w tym czasie, stąd Bodyna tak się do niego uśmiechnie. Gdzieś tu powinienem mieć bandaż. O kurde, upadł mi. Powinien być dobry. Dobrze, nie? Także panowie, zabieracie się jeden i drugi za opatrywanie waszych towarzyszy. Poproszę was o testy medycyny ST15. Poczekaj. To jest akcja leczenia ran, prawda? Mhm. No. A dobra, Bodyn jest ciężko ranny, to nie wiem, czy pan ryzykował. Mam coś takiego jak ryzykowna operacja. Nie proponowałbym. Ty chyba zawsze traktujesz, nie? Efekt, jak to tam było. A nie, że sukces jest krytycznym sukcesem. I że masz bonus. Tak, ale najpierw musi mu zadać ranę. Tak, wtedy plus 2, ale najpierw muszę zadać mu... Ale tylko 1K8 ran, to wiesz. No. Znając życie, to będzie... Nie ryzykownie. 8. Życie nie ma znaczenia, on jest tylko ranny 2, więc nie zginie od tego. Gorzej, jak leczenie nie wyjdzie. No właśnie. No, normalnie właśnie, każdy z nas ma po jednym punkcie bohaterstwa dzisiaj, bo zawsze na początku sesji resetujemy licznik. Jej. Otwarte rany, które zostawisz. 15, więc nie, nic z tego. No, zdecydowanie 12. Nie wyszło. Niestety, ale... Chyba to nie był dobry pomysł z tym brudnym bandażem zaczynać. Daj, zdejmę go. O kurde, przykleił się tam. Ja myślę, że to te twoje czterachy to najbardziej troszkę przeszkodziły. Jeśli to w mieście umyłem jest woda, ja to chętnie bym tu obmył może w mieście, bo tu... Wegu spojrzę na ciebie jeszcze później. Zdecydowanie widzicie, że te rany, żeby wyleczyć, to zajmie to jednak trochę czasu. Dłużej niż wam się wydawało. No rany są poważne, są też dość... Można powiedzieć, że lekko skażony nawet w pewnym sensie tym śluzem. Ej, no. Jak ten sporo wydzielam? Przyszliście tutaj w nocy. Mhm. Jeśli pójdziemy przez moczary o tej porze nocy, to też może to nie być najlepszy pomysł. Tutaj mamy przynajmniej ściany dookoła siebie. Jesteśmy w jakiś sposób chronieni, więc. Może jednak. A właśnie, a gdzieś kiedyś czytałem, czy może słyszałem, jak się wdrapie bezpośrednio do zwłok, na przykład takiego konia, to tam będzie cieplej, bardziej utrzyma ciepło. Ale jest zimno? Też... No, w nocy się robi coraz zimniej. Mogą być też tam różne larwy, jak w tej żabie. Jeśli planujemy tu zostać, to myślę, że powinniśmy znaleźć bezpieczniejsze pomieszczenie niż to, w którym się znajdujemy. W końcu coś dorwało tą wielką żabę, która się tam znajduje. To też trafna uwaga. A może tam, gdzie byliśmy przy wejściu, gdzie walczyliśmy z tymi niebieskimi potworkami? Nie wiem, czy chciałbym przechodzić przez ten most jeszcze raz bez jakiejś wielkiej potrzeby. Mamy skoki! Będziemy na drugiej stronie. Nie ma się co martwić. Bardziej bym się martwił z zostawaniem tutaj, szczerze powiedziawszy. Tam to wejście jest oddzielone od reszty kompleksu na wzniesieniu. Ma tylko 2 wejścia. To chyba najlepsza opcja. No dobrze, to prowadźcie. A ja pierwszy nie idę. Więc rozumiem, że... Ilary rusza ten i jak tu wejdzie, to i tak zrobi wykrycie magii. Ty masz po prostu zaklęcie, nie? Kantry, nie przechodzi przez ściany, 30 stóp chyba, tak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Puszczasz impuls magiczny, ale nie wykrywasz żadnej odpowiedzi. Więc wychodzi na to, że przynajmniej w tym pomieszczeniu magii za bardzo nie ma.
Ja to mam jako innate spell, jak co. Mhm. Jakoś dziwnie się przyklejać do siatki, Michał. Pewnie alt trzymał. Zgadza się. Nie rozumiem, kierujecie się w stronę mostu. Dobrze, w Veroku i Larielu w tym momencie poprosiłbym was o ukryty test na percepcję. Mhm. Mostu nie ma. Ale wy tego nie zauważyliście. Veroku, ty po prostu pewnym krokiem kierujesz się w stronę mostu, ale w pewnym momencie Ilariel zaszedł ci drogę i wystawił rękę, żeby cię zatrzymać, bowiem Ilarielu, ty zauważyłeś, że w bramie tej wejściowej, w której spotkaliście wcześniej te midflity, jednym z midflitów obecnie pałaszuje się jakieś sporych rozmiarów stworzenie, przypominające trochę żabę, ale masz wrażenie, że ma coś na wzór jakiś głów, czy coś takiego. Jesteś niemalże przekonany, że jeszcze cię nie zauważyła, ale nie masz pojęcia, co to jest. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, co to jest za istota. No to znaczy kij na znak taki, żeby się wszyscy zatrzymali. I popycham nim Veroka, żeby cofnął się kilka kroków, tak delikatnie. Veroc, cofa się delikatnie. Chyba nic z naszego planu. Znajduje się tam jakieś stworzenie przypominające żabę. Ale to... zwykła żaba? Boimy się żaby? Nie, wielka żaba z płami. No, żaby potrafią być straszne, uwierz mi. Wego, to ty jesteś specjalistą od... Znaczy, jakbyś zaczął od wielka żaba z kłami, to bym zrozumiał. Tak, myślę, że nie ma co ryzykować. Ale w takim razie, co robimy dalej? Idziemy do jakiegoś innego pomieszczenia tutaj? Może zacznijmy od zamknięcia tych drzwi w stronę mostu? I Darielu, czyń honory. Ja pewne trzasnę tymi drzwiami, znając życie. Najbliżej jesteś zresztą. Larry tak przewraca oczami i... odsuwa się w tą stronę. Czyli rozumiem, że chowa się tak jakby za ścianą i dajesz innym czynić honory. No dobrze, jak to Bodyń mówił, drzwi po kolei, więc podchodzimy do kolejnych drzwi. I tak czekam na nich. Gdy skierowałeś się powoli do drzwi, zauważyłeś, że to żabopodobne stworzenie zaczęło przechodzić z jednego końca bramy i wolnym krokiem kierować się w drugą stronę. Widziałeś, nie zwróciło na ciebie uwagi, bo ci po prostu nie zauważyło, ale widziałeś się na tyle długo, żeby mu się chociaż troszeczkę przyjrzeć. Czy wiem, co za stworzenie? I po chwili stworzenie zniknęło za rogiem. Jeżeli... mogę na coś rzucić? Tak, możesz rzucić, mój drogi, już ci mówię na co? Na naturę. Nawet taką niewytrenowaną? Niekoniecznie, ewentualnie co ty tam masz? Co ty tam masz? No półświatek to nie. Och, czego ja nie mam. Dużo rzeczy nie mam. Ciężko będzie. Rzuć sobie na wyobraźnię. Pokażesz sobie. Okej, okay, kasetkę. Na siłę przyjaźni, o. To on chyba... po wszelaki raczej powinien rzucać. Ale Veroc tak czy jak zamknie po cichu te drzwi. No, zamykasz takim dość głośnym skrzypnięciem te drzwi. Powiedziałem no, po cichu! Zawiasy są trochę stare, więc... ale nie słyszysz żadnego efektu, ani żadnego hałasu za drzwiami. Całkiem możliwe, że nie zwróciłeś uwagi żabola. No, odlatam się od drzwi, patrzę, że ekipa już prawie zniknęła z zarobiem i takie, a poczekajcie na mnie! No ja a czekam. A więc podeszliście do zachodnich, północno-zachodnich tak właściwie drzwi w tym takim długim, L-kształtnym korytarzu. Ze środka nie słyszycie żadnych dźwięków czy żadnych czegokolwiek, co świadczyłoby o tym, że coś w środku hałasuje. Ładuję kuszę. Okej, okay, masz przeładowaną kuszę. Nie wiem, chcecie jakoś... w sumie, co teraz planujecie zrobić? Po prostu otworzyć te drzwi i wejść do środka? No, chyba tak. Taki był plan. A może lepiej, zanim wejdziemy, to niech ktoś zerknie.
nie wiem, uchyli po cichu drzwi i zobaczy, że tam nie ma żadnej bestii. Bo jeżeli będzie coś gorszego niż rogata żaba. W momencie, kiedy Werok mówił, zobaczyliście, jak Wek po prostu zignorował całkowicie to, złapał za klamkę, otworzył drzwi. Drzwi trochę ciężko szły ze względu na to, że były trochę przerdzewiałe, też trochę hałasowały. Będąc przerdzewiałe. Wegu, pierwsze co widzisz, co ci się rzuca w oczy, to zapadnięte całe, nawet nie sufit, tylko całe piętro z góry, które jest tak jakby zrzucone, zgruzowane na całym środku tego pomieszczenia. Widzisz... Werok tak zdycha, zerka, patrzy, widzi to wszystko zawalone i okej, okay, następny widzisz pokój. Nawet, dach, który jest, był kiedyś może piętro wyżej, drewniany dach też jest dziurawy. Widzisz tutaj zgniłe wszelkiego rodzaju tapety, całkowicie już wyblaknięte, bez żadnych kształtów ani żadnych obrazków. Masa jakichś zniszczonych ozdobień, które kiedyś może były piękne, ale teraz nawet ciężko zidentyfikować, czym właściwie dokładnie były. No jest po prostu, pomieszczenie jest zrujnowane i zniszczone. I widzisz tylko, że pod tym stertą gruzu widać jakieś resztki pozostałości po jakimś długim stole. Możliwe, że to był jakiś stół obiadowy, możliwe, że to była jakaś wykwintna jadalnia czy coś takiego. No i nie widzisz żadnych stworzeń. Zamykam Wegowi drzwi przed twarzą. No tak, tutaj nie byłoby sensu się schraniać. A może rozprawmy się z tą żabą i wrócimy tutaj. Jak wszyscy zaatakujemy dystansowo, a Ilariel wezwie jakieś stworzenie, żeby zablokowało most, to powinniśmy sobie dać radę z tą żabą. Potem od środka zabarykodujemy się, wybuczniemy i jutro ruszymy jak ten młody Bóg. I tak macham rękoma, robiąc jakieś gesty podczas małej mini przemowy. I tak prawie walnąłem niechcący Bodina. O, przepraszam. I jeszcze taki czylak pęka i tak na niego tryska. Ej, że uważaj! Nie, dlaczego ty jeszcze obok niego stoisz? W zasadzie Bodinie, ten kolejny czyrak przy tej ilości śluzu, którą już trafiła na twoją brodę, już nie robisz aż tak dużej różnicy obecnie. Jesteś chory jeden. A co jeśli walka z tym potworem skończy się zniszczeniem mostu? Pomyśleliście o tym? No nie ukrywam, ciepła strawa i przyjemne łóżeczko w mieście jest bardzo kuszące, ale ta żabiszcze, czy co tam widzieliście, no to tak niezbyt mi to pasuje i widzi się w tym stanie w ogóle tam iść. Nie wiem, czy nawet nie byłoby lepiej chyba tutaj odpocząć, niż próbować się mierzyć w tym stanie. Możemy jeszcze zerknąć tutaj przy drzwiach. Po drugiej stronie jest pomieszczenie, którego w ogóle nie sprawdziliśmy. Może tam przynajmniej ściany będą całe, sufit nie będzie nam się bił na głowę. Tylko się upewnię, że zrozumieliście, w tym pomieszczeniu, które przed chwilą widzieliście, ściany były całe, nie? Żeby nie było. Tam tylko no, ale sufit nie. Były zawalone, więc... I dach. No tak, opadałby wam na głowę najpewniej. Coś... No i coś mogło przez ten dach wlecieć. No właśnie. Tak średnio. Się rozumiemy. No dobrze, to Weroku, za tobą idziemy w stronę drzwi. Ajajaj! Wiecie co, ja może się przygotuję jakoś i Bodin wyciągnie, schowa swój sztylet i wyciągnie miksturę leczenia, dłoń chwyci. A w drugiej ręce co masz? W drugiej pistolet. A, zapomniałem, właśnie nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, wszyscy gotowi? Jako tako. Ja podnoszę czarcze. Zerkam przez dziurkę od klucza. Dziurki od klucza tutaj nie ma, ale gdy chciałeś zbliżyć się do drzwi i sięgnąć się za klamkę, od razu usłyszałeś ze środka takie piskliwe albo wysokotonowe jakieś takie dziwne dźwięki. Jakieś zawodzenia, czy coś takiego, kilku istot, które w środku by się mogły znaleźć.
Jeszcze nie nacisnąłem tamki, tak. Więc od razu, no, cofam się, krok do tyłu. Już. Nie mogę, bo gra wstrzymana. O, dziękuję. To może jednak żaba, panowie? A co tam masz? Nie wiem, ale sądząc po dźwiękach, zupełnie nie chcę wiedzieć, co tam jest. Może żaba sobie już poszła. A może możemy jakoś ją przegonić? I Larieru, znasz może jakieś sztuczki, iluzje? Z czymś może poradzę. Chociaż raczej to nie na bezmyślne istoty. No nie wiem, nie wiem. Może się wystrzału przestraszy. Ale wystrzał może też zwabić inne stworzenia w naszą stronę. No do tej pory tak się nie stało, ale... Do tej pory nie. Ale sprawmy się z tą żabą. No tak, stąd tu do niczego nie dojdziemy. Ja głosuję za żabą. No dobrze, ale zróbmy to mądrze. Niech przynajmniej nikt nie stoi na tym moście. Hilario podchodzi i otwiera te drzwi. Otwierasz drzwi i zauważasz, że żaba obecnie znajduje się jakby już po drugiej stronie bramy właściwie, na jej wyjściu. Gdy się tak przyglądasz, masz wrażenie, jakby wcześniej widziała się w pozycji, powiedzmy, stojącej, obecnie masz wrażenie, jakby leżała. Jak dużo się przyglądasz, widzisz takie regularne ruchy, jakby spała. Chyba to coś usnęło. Nie wiem, co za bestia, ale może któryś sprytniejszy z nas mógłby podkraść się i zamknąć drzwi, które potem zabarykadujemy, i żaba już nam nie będzie straszna. No, na mnie nie patrzcie, ja mam zbyt głośną zbroję. No, aż tak dobrze się nie skradam. Ja to Ciamajdą jestem. Idź, Wyroku, ciebie będzie najmniej szkoda. Słucham? Chciał powiedzieć, że ciebie raczej nie będzie chciała zeżreć. To też. Nie wiem, co jest lepsze. Ale jak ja przejdę znowu przez ten most sam? Nie, nie dam rady. Przytrzymamy ci linę z tej strony. No, no dobra. No to przegłosowane. Ale trzymajcie obaj mocno. Spuścił! Okej, wy obydwaj trzymacie linę. I Werok przechodzi powoli po moście. Skradając się. Okej, okay, mogę mieć jedną prośbę? Zakończysz walkę, bo już wiem, dlaczego to się tak dzieje. Aha. A, i bez walki nie będzie snapowało do tokenów, tak? Nie, chodzi bardziej o to, że jakby całą ścieżkę chodzenia nam liczyło. Mhm. Dobra, to przejdę przez most, jak już okay. Rzuciłem. Przechodzisz przez most. Kierujesz się w stronę tych południowych drzwi wyjściowych od bramy. Most udało ci się przejść bez większego problemu. Tu i tam zaskrzypiał, no ale najwyraźniej jesteś na tyle lekki, że no nie pękł pod tobą. Jak długa jest ta lina? Chcesz tą liną iść do tego? Znaczy, no tyle. 50 stóp, dobra. To załóżmy, że kto trzyma tą linę? Cała trójka? No ja trzymam, stoję z przodu, będę trzymał. Czyli 50, a? Kudy, a? 50 stóp to jest, a akurat idealnie do drzwi. To Werok dalej, nadal cicho. Nie, mam wykonać nowy rzut, czy ten sam? To się przesunę już pod samą żabę. Podchodzisz do żaby? Do drzwi. Za daleko. Podchodzisz do drzwi. Patrzysz na tę żabę. Próbujesz przyjrzeć się jej, czy na pewno śpi, i zauważasz, że jedno z oczu ma otwarte i patrzy prosto na ciebie.
zauważa, że chyba się powoli zaczyna budzić. Grzeczna żabka. Zamykam szybko drzwi. Zamykasz drzwi i nie słyszysz żadnego hałasu z drugiej strony. Macham do chłopaków, żeby szybko przyszli i rozglądam się za czymś, z czym mógłbym zabarykadować te drzwi. Ja tylko tak rzucam pojedynczo i biegnę jako pierwszy. Przebiegasz przez most. No i most jest cały. Czemu to jest ten? Elaryk za nim przejdzie. W roku ty widzisz jakieś krzesła, jakieś takie połamane kawałki krzeseł, jakieś połamane kawałki stołów. No i te podwieszone coś, co mitwity stworzyły. Tak, jakby tak. Ich domek, tak? Oto wszystko, co mi się podwinie pod łapki, to barykaduję z tej strony drzwi. I jak usłyszę, że ostatnia osoba weszła, to mówię: tamte drzwi też zablokujcie i zamknijcie. Zabarykadowałeś drzwi, zamknęliście też drugie, zostawiliście je tym, co udało wam się znaleźć generalnie w tym pomieszczeniu. Siedzieliście przez chwilę w ciszy i Veroku, ty z tego prawego jakby okienka, które widzisz na wschód od siebie, usłyszałeś tylko takie ciche pochrupywanie, jakby coś wchodziło do bagna i do wody. To ostrożnie próbuję podejść jak najbliżej tego okna i wyjrzeć. Żabola, który kroczy powoli na północ i znika gdzieś w głębinach bagien. Chyba sobie poszło. A może nie zostawajmy tutaj? Przecież Mifflin jakiś gdzieś tu uciekł ku góry. To chyba nie jest najlepszy pomysł, to zacząć zostawać. A jak ten żabiszcz poszedł, to ciepłe łóżeczko, piwo pewnie chrzczone, ale wciąż. Ich może być więcej na drodze do miasta. No, w tą stronę nie było. I z dala od wody, to aż taki chętny nie będą. Może też się nażarły tymi Mifflinami, co to były. Bodinie, jak dla mnie, droga wolna. W momencie, Bodinie, jak powiedziałeś, że się nażarły tymi Mifflinami, w tym momencie zwróciłeś uwagę na to, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, mniej więcej tam, gdzie zostawiliście ciała po Mifflinach, widać plamy krwi i takie dosłownie drobne resztki. Takie ostatki z tego, co prawdopodobnie nie dało się zjeść. Bodinie, wiem, że jesteś bardzo wytrwały, ale zużyłem swoje ostatnie siły magiczne, żeby jako tako postawić na nogi i mimo wszystko kilkunastu minut nawet podróży okraszone jakąś walką czy ucieczką możesz nie wytrzymać. Spokojnie, jeszcze mam miksturkę do miasta, to wytrzymam. Chociaż krótkie nogi mam. To rozkładajmy ten obóz, jeżeli mamy spać tu. I tak Ilary trochę z niesmaczeniem patrzy na to miejsce, w którym ma spać. Mm-hmm. No, uszkadzasz trochę tę całą dziwną konstrukcję nad wami, zabierając tam co bardziej przydatne rzeczy, z których można zrobić cokolwiek podobnego do jakiegoś łóżka czy czegokolwiek. I udaje ci się zebrać wystarczająco rzeczy, żeby zbudować coś na wzór takiego bardzo prowizorycznego obozu. Też jeżeli byś chciał, byłbyś w stanie rozpalić ogień bez zagrożenia pożaru w całej wieży, w całej bramie. No to postanowione. Jakiś wart, panowie? Jak długo chcę tu postać? Teraz tak. Ja mogę siąść na pierwszej. Teraz pytanie, czy wy chcecie też się leczyć w trakcie odpoczynku? No, przydałoby się. Myślę, że tak. Zrobimy w ten sposób, że... Ale czekaj. Podczas długiego odpoczynku my... Tak. Bo to robimy długi, tak? Podczas długiego odpoczynku... Sami się regenerujemy. Tam jest jakaś regeneracja wynikająca z... Kondycji, że wytrzymałości. Nie, kondycji, no. Tak. No ale ona jest znikoma dość też. Tak, jak kliknijcie na łóżeczku, to wam policzy ją samo na karcie. Wam zwróci komórki zaklęć, i tak dalej.
A, no to zdecydowanie się leczymy. Mhm. Żeby nie rzucać po kilka razy, bo no, możemy wydłużyć odpoczynek do w sumie 12 godzin i uznać, że no, w tym czasie na pewno komuś z was udało się was wyleczyć. Mieli dużo czasu zarówno Ilariel, jak i Verok, więc myślę, że tutaj w zasadzie, jeżeli się podejmiecie na 12-godzinny w sumie odpoczynek, to razem z wartami, ze wszystkim, będziecie w stanie się w pełni wyleczyć. No, jestem gotów się budem, panowie. Czy 12 godzin to trochę sporo, nie? Śpieszy nam się gdzieś. No tak, musimy pewnie gdzieś 10 odpocząć, żeby zrobić wszystkie te przygotowania i tak dalej. No dobrze, no to fakt. No dobra. Dobra, Verok miał ostatnią wartę. I tak już pod koniec warty podchodzi do miejsca, gdzie spała najbliżej jego osoba. W tym przypadku to był Veg. I tak pochyla się nad nim i krzyczy mu ducha: dzień dobry, czas wstać! Tak się jest takim porannym, cuchnącym oddechem w jego hełm. Weź odejdź. No, wstajemy, piękny dzionek mamy. Widzisz, jak on krzyczy do ciebie, to tak masz wrażenie, że jeden z czyraków na jego policzku jest, jakby miał zaraz pęknąć. Dobrze, skończyliście odpoczynek, udało wam się wstać, zebrać siły. Zbieracie obóz? W sensie sprzątacie po sobie, czy zostawiacie? No, domyślnie. Na pewno. No, jakieś tam swoją tą... swój śpiwór bym zabrał, nie? Znaczy się raczej nie zostawiamy. Dobra. Tego tutaj, nie? Więc zgarniacie rzeczy i tak naprawdę jesteście gotowi do dalszej podróży. No w tym momencie widzicie, jak gdzieś tam przez tę mgłę, która panuje nad bagnami, przebijają się promienie słońca. Jak na wasze oko byłoby coś może koło południa obecnie. Pamiętajcie, ostrożnie. To, że zostawiliśmy te pomieszczenia puste, nie znaczy, że będą teraz również puste. Verok już przepasany liną. No, nie była to najlepsza noc, ale... wracajmy do roboty. Nie było tak źle. O dziwo, żadne owady mnie nie ukąsiły. No, przyznam, gorsze noce zdarzały się po balantach na Psalomie. Ale... cóż, na pewno były mniej krwawe, a może i nie. No, chodźmy. Znowu zaglądamy do każdego pomieszczenia. Weku, może tym razem ty prowadź, bo moja no wersja się nie sprawdziła. Sprawdźmy to pomieszczenie, w którym były te muchy. Mniej gadania, więcej robienia. I tymi słowami przechodzę na drugą stronę. Czy jako pierwszy, rozumiem? Idę za Wegiem. Ja wręczam linę Bodinowi. Rozpomieniony. Bodin przychodzi na drugą stronę. Z liną w rękach. Jak ze smyczą. Ja sobie pozwalam wejść do środka bardziej. Dobrze, ty, Lariel, zajrzałeś do pomieszczenia, w którym wcześniej byliście i... jemy wielko. No póki co muchy tak jak leżały, tak leżą. To kiedy usunąłem, żeby nie było bałaganu też. Zaglądasz do pomieszczenia, rozumiem, w którym znajdowały się te muchy. No, widzisz, że samo pomieszczenie jest przygotowane, jakby było swego rodzaju zagrodą dla tych much. Resztki zwierzęcych ciał wyglądają tak, jakby nie były ubite tutaj, tak jakby ktoś się tutaj przytargał, karmiąc te istoty w jakiś tam sposób. Jeżeli chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć, to poprosiłbym cię o rzut na percepcję. To na pewno. Sufit jak wygląda? Bo stamtąd te muchy nadlatywały. Sufit ma generalnie 15 stóp wysokości. Jest już trochę tak obrośniętym mchem i jakąś roślinnością delikatną. I nie widzisz za bardzo, skąd one dokładnie mogły wylecieć. Może gdybyś się wspiął bliżej, spojrzeć z bliska, to może byś coś tam znalazł, ale wspinaczka też może być trochę utrudniona, musiałbyś się wspinać dosłownie po ścianach. Bo brakuje tu jakiejś drabiny, czy czegoś takiego.
A te ciała zwierząt to w większości konie, czy to różne naprawdę zwierzęta? Różne zwierzęta. Niektóre to są po prostu jakieś resztki, które ciężko w ogóle zidentyfikować. Ale gdzieś tam widzisz fragment jakiegoś królika. Są tak, są konie, jakieś trochę ptactwa. Przynajmniej jakiś po prostu piór. Nic poza tym nie zauważam. To jeszcze rzucę wykrycie magii. I puszczasz impuls i nie dostajesz żadnej odpowiedzi. To wrócę do reszty. Okej. I co? Jakieś nowości? Nowinki? Coś się zmieniło? Tylko ciała zwierząt. Dobra, to może sprawdźmy ten pokój, który nas tak zaniepokoił wczoraj. Wszyscy gotowi? Wyroku? Wyrok trzyma się z dala, ale trzyma naładowaną kuszę. No już, to wyciągamy broń! O, mam nadzieję, że nie będzie tak źle. No to co, ja również z wyciągniętą tarczą i wyciągniętą bronią. Okay. Otwieram drzwi. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to... To mucha! Kolejne pomieszczenie, w którym piętro wyżej całkowicie zapadło się. Tylko tutaj uszkodzenia musiało być sporo większe, bowiem widzisz, że nawet podłoga została zapadnięta. Jest teraz obecnie dziura w podłodze na jakieś 10 stóp głębokości. No to tu byśmy się i na pewno nie wyspali. I od razu słyszysz wręcz kłócące się istoty, wyjące na siebie jakimś piskliwym, skrzekliwym głosem. Z tej perspektywy od razu zauważasz cztery kłócące się ze sobą mitflity. W tej dziurze, tak. W tej dziurze, tak? Kłócą się ze sobą o coś. I na razie chyba ciebie nie zauważyły. Tak. Wracam się, w sensie robię krok w tył, żeby się upewnić, że na pewno mnie nie zauważą. I od razu daję znać. Znowu mamy te małe niebieskie cholerstwa. Tym razem siedzą tutaj w jakiejś dziurze, chyba się podłoga zapadła. Słyszycie jakiś krzyk, coś na wzór. Ten mały niebieski jest mój, zostaw go! Masz wrażenie, że zaraz to może dojść do rękoczynów. Okej, okay, ale... One krzyczą między sobą. Odnoszę wrażenie, że... mogą kogoś tam więzić. Słyszeliśmy o kimś, kto miałby z miasta być porwanym. Co i rusz ktoś znika. Ale nie no, w życiu. Konkretów nie znam. Dobra, przygotujcie się. I... Ale czekaj, może się same będą tam biły ze sobą. A co jeśli chcą kogoś zabić? Chcesz mieć kogoś na sumieniu? Jak tam wylądował, to już jego problem. Zawsze zajrzeć można. Kręcę głową i widzisz, jak wchodzę do środka. Dobrze, wchodzisz do środka i w tym momencie... No, ciężko, żeby w tym momencie cię nie zauważyły. Widzisz, że jeden trzyma drugiego za fraki. Ten drugi trzyma w ręce coś na wzór jakiegoś świecącego niebieskiego grzyba. Ale w tym momencie wchodząc, każdy z nich cię zauważa i... Czyli chodziło o grzyba, zajebiście. I poproszę was o rzut na inicjatywę. Bohaterski ratunek grzyba! Może to jest leszyk grzybowy? O! Dokładnie tak. To może jest grzyboleszy. U mnie 12. U, ja mam 17. U, pięknie. Halo? Halo. Okej, bo straciłem muzykę i się zastanawiam, czy coś się stało? Nie odzywacie się? Nie, po prostu ja przełączyłem muzykę, wiesz? Ale słyszę, że i nie słyszę. Ja słyszę.
Dobrze więc. Ty wszedłeś do środka, ale zanim zdążyłeś zareagować, Werok widział już, co się święci i był szybszy od ciebie. Weroku, co robisz? Szczałem z kuszy. W co? No w Vega, w co? Nie no, w najbliższego midflita. Nie wiem, czy z tej pozycji będziesz w stanie w coś zobaczyć. Tak, one są 10 stóp pod ziemią. No to w Vega. Czemu on zniknął? What the f- Nie wiem, usunąłeś go. Nie, wpisałem mu minus 10 stóp, także... Oni to znaczy pod ziemię, dosłownie. a tak, skoro go nie widzę... No jest tak jakby, wiesz, w 3-metrowym dole, nie? Więc z tej odległości też Vek ci zasłania, więc... Już wiem. Krzyknę. Hej Vek, cofnij się trochę! Spróbujemy rozwalić je w wejściu. I opóźniam swoją turę, a raczej w sumie przygotowuję akcję na zasady takiej, że jak zobaczę któregoś z przeciwników przechodzącego w okolicznych drzwi, czyli nie w tym dole, tylko jak już będę miał trochę lepszą pozycję, lepszą widoczność na niego, to strzelę z kuszy. Okej, okay, czyli w tym momencie tak naprawdę kończysz swoją turę, dobra. Tak. Okej. Okay. W tym momencie ten, który trzymał drugiego za fraki, zorientował, co się dzieje, szybko chwycił za rzutkę i po prostu miota nią od razu w stronę Vega. Mhm. Czekaj, ja Reactive Shield mogę użyć jako reakcję. Ale nie tylko. Ale nie, kiedy jestem atakowany w walce wręcz. Czyli na zasięgowe nie jestem w stanie. Okej. Okay. To jest, mój drogi, 23 do trafienia. No to trafiam. W efekcie zadaję ci szalone 3... Trzy punkty obrażeń. No tak dużo jak dasz rzutkę. Taką większą, nie? No, jak na Midflita zresztą. No okej. Okay. I widzisz, że w trzeciej akcji sięga po kolejną. To nie są takie rzutki, jakie my mamy do tego w barach. Nie, nie, nie. Nie, taką malutkimi takimi rzuca. I tak trafił akurat w dziurkę w hełmie i wbiło mu się w policzek. Nie, 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 w tym momencie... Przebiło cię przez policzek, dostało do tchawicy, zadowiłeś się, umierasz, dusisz się. W tym momencie drugi wyciąga rzutkę, krzyczy za błoto Lizy i rzuca w ciebie. Mamy razem 25 do trafienia. Co? To one we wspólnym mówią? Też. No to trafią. I to jest... Jak jest jeden... Zawsze są minimalnie jeden obrażeń, nie? Nie ma zero obrażeń. Tak, zawsze jest minimalnie. No. To zaotrzymujesz jeden punkt obrażeń. Wyciąga kolejną strzałkę. Następny, ta sama rutyna. Wyciąga strzałkę, rzuca w ciebie. Już tam tak się staram osłaniać ręką przed tymi nadlatującymi kawałkami żelastwa. 23. Trafia. Gdzieś tam trafił ci w szczelinę w zbroję, tak zasłoniłeś się ręką. I zadał ci jeden punkt obrażeń. Mhm. I teraz Bodin. Słyszysz szczęk tam rzutek latających czy czegoś odbijającego się od Vega. No ale... No ale... O dziwo, Werok powiedział coś mądrego. Dlatego Bodin będzie czekał tu, gdzie jest i przygotuje akcję, że zaatakuje pierwszego Midflita, albo cokolwiek tam jeszcze jest, bo w sumie nie jestem pewien, czy widzę. To się pojawi w drzwiach i będzie w zasięgu. Okej. Okay. No to ty przygotowujesz akcję. Vegu. Ja już tak miałem ochotę zeskakiwać tam na dół, ale widzę, że minęło trochę czasu. Nikt nic nie robi, nie zbliża się do drzwi, nie próbuje mnie tutaj wesprzeć.
Oglądam się. Taki jest niecierpliwiony. No widzisz, że to wchodzę, cię zostawili, no. Wchodzę tam z powrotem. Wstając po drugiej stronie drzwi, żeby nie wstać w nich bezpośrednio, takie... Co jest? I... W sumie też mogę przygotować akcję w tym momencie, chociaż nie, mam ataku... Przygotowanie akcji to zajmuje ci dwie akcje. Tak. No i to wiesz, możesz przygotować, bo to nie wyklucza ataku okazyjnego. No nie. W sensie, no, inny jest wtedy trigger, bo to i to zużywa reakcję, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, ale no, zawsze to jest coś. No nie, no, trigger będzie ten sam. No nic, po prostu nie ma nic sensownego więcej do roboty, więc... Ja tylko sprawdzę szybko na moje umiejętności. Nie. No to tyle. W sensie wstaję i tak patrzę po moich kombanach. Okej. Okay. W tym momencie Ilariel, twoja tura. Czy ja widzę tego Mithrilita tu? Widzisz tego z tyłu, jakby czubek głowy jego. Czy tego za nim? Rzucę na niego pocisk telekinetyczny. Dobra. Niech będą obrażenia obuchowe. Okej. Okay. Podnosi jakiś kamień ze swojej sterty i miotasz mi w jego stronę. Kamień leci i... To jest 15 do trafienia. I to jest idealnie, trafia, że go po prostu w jego ten czubek głowy wystający. 10 obrażeń tym kamieniem. Początkowo myślałeś, że kamień nie trafił, bo gdzieś zniknął ci z pola widzenia, ale po chwili zobaczyłeś, jak ten Mithrilit po prostu osuwa się na ziemię, w ostatniej chwili widzę, że kamień po prostu ugrzązł mu w głowie. Mówiąc krótko, zabiłeś go. Nie, Larry się cofnie w takim razie trochę do tyłu. I tyle z mojej strony. Dobrze, w momencie jak ten stwór padł, usłyszeliście taki skrzekliwy krzyk wręcz przerażenia, patrząc na to, co się stało. I w sumie w Veroku najprędzej ty zauważasz, jak jeden z Mithrilitów zaczyna wspinać się po ścianie. Przez co wystawia się na widok, tak? Znaczy, no ty... Bo ty go widzisz, nie? Tak, widzisz. To wcześniej miałem średnio, bo był bliżej ściany w tym dole, a teraz mówisz, że się wspina, nie? Tak, teraz widzisz, że się wspina po tej ścianie. Strzał. Więc jest idealnie w polu twojego widzenia. No, czyli moja reakcja. Strzał. Mhm. To dawaj, strzelaj. Nie przypisano mam... A mój... A, już wiem. O. Tego modułu chyba jeszcze nie było. Trafienia. No, to jest trafienie. Zwykłe. Zdecydowanie zwykłe, ale nadal trafienie. Jedno obrażenie. Widzisz, że on wchodzi, wspina się i trafiłeś go w stopę tym bełtem. Bełt mu się tam delikatnie wbił. Mithrilit zasyczał z bólu. Ucieka! Ale dalej dzielnie się wspina. I widzisz, że tak naprawdę... Wisi już na krawędzi, jest już bliski temu, żeby już zaraz wejść na górę do drzwi, które są zaraz przy krawędzi. Ale teraz już jest twoja tura. Co robisz? 40 stóp ode mnie. No a to pierwszą akcją przeładuję kuszę, drugą akcją znowu strzelę. Okej. Okay. Dziesięć do trafienia? 10 to już jest niestety za mało. Próbowałeś go trafić gdzieś tam w rękę, żeby strącić go na dół, żeby spadł, no ale niestety nie trafiłeś. No to ostatnia moja akcja to będzie tarcza. Okej. Okay.
To nałóż sobie efekt. I dobrze. Jeden Mithrid leży ranny. Kolejny, widząc co się dzieje, próbuje zrobić to samo co jego towarzysz. Biegnie do ściany i zaczyna się wspinać. Wroku, i co, idą w naszą stronę? Ty tam coś widziałeś? No mówię, że uciekają! I widzicie, że ten bez problemu po prostu... Wroku, ty zauważyłeś pod koniec, że wspiął się i otworzył jedne z drzwi. Jego towarzysz podbiega i w zasadzie znika ci z pola widzenia. To bardziej ty, Wegu, widziałeś, że otworzył drzwi. Tobie w polu widzenia pojawi się kolejny stwór, który próbuje się wspiąć. Mhm. No ale widzisz, że gdzieś jest w połowie ściany i nie bardzo mu to idzie za dobrze. Bodinie. No jak uciekają, to uciekają! Nie ma co czekać. Trzeba ich dorwać. Zaraz jakieś posiłki wezmą i tutaj ściągną. No to Bodin rusza. Skoro nie chcieli przyjść do niego, to on przyjdzie do nich. Widzi ich już. I teraz, żebyś miał świadomość, to tak. Ten, widzisz mój kursor? Widzisz, nie? Tak, tak. Ten jest na krawędzi, już przy szczycie. Ten jest gdzieś w połowie ściany. A ten już stoi na szczycie. I otworzył do drzwi. To powiedz mi jeszcze, mistrzu gry, czy ten kafelek nade mną jest stabilny i można tam stanąć? Tak, jest wystarczająco miejsca, żebyś tam spokojnie stał. To 5, 10, 15 to jeszcze zdążę się tu ruszyć. To była pierwsza akcja. W drugiej akcji wymierzę tego już na samej górze, który już tam otwierał drzwi. I strzelę w niego. 26 to jest krytyczne trafienie. Krytycznie zatem go trafiłem. Zadam mu też krytyczne obrażenia. 21 obrażeń. On trzymał jeszcze klamkę, ty strzeliłeś z pistoletu prosto w rękę, ręka rozbryzła się po prostu. On z przerażeniem był w stanie tylko spojrzeć na tą rękę. Po chwili wyglądał na to, jakby stracił przytomność, wpadł do dołu, prosto na swój łeb. I w trzeciej akcji, widząc skuteczność swego strzału, krzyknę do tego wspinającego się w połowie już drogi: wejdziesz do góry, to tak samo skończysz! I zastraszam go w swojej ostatniej akcji. Dawaj. Rzut na zastraszenie. Siedemnaście. Okej. Widzisz, że on tak jakby zaczyna wahać się, zastanawiać nad swoją decyzją, nad tym, czy się wspinać, czy może zostać. I po prostu w tym momencie wisi w miejscu. Ani nie idzie na górę, ani nie schodzi na dół. Nie? No i jest przy okazji przestraszony jeden. To były trzy. Dobrze. Wegu. Dobrze, no to widząc, że Bodin wleciał do środka, zrobię to samo. Ja tutaj będę musiał przeskoczyć nad tą przepaścią, jeśli będę chciał wejść do drzwi? Nie, do drzwi możesz podejść. To jest na tyle, ta krawędź jest na tyle szeroka na górze, że jesteś w stanie podejść do drzwi. Okej, czyli w jednej akcji podchodzę tutaj drogą. W drugiej akcji... Stanę w drzwiach, żeby odgrodzić mi drogę ucieczki. I w trzeciej akcji podniosę, bo nie mam nikogo w zasięgu, bo chyba, że... Tego jednego obok ciebie masz w zasięgu. Czyli... Bo jest jakby pięć... Chociaż... A nie, jego nie masz, sorry. Jego nie masz, bo on jest troszeczkę za daleko od ciebie, więc nie masz jego w zasięgu. Tamten drugi też jest jakoś poza, tak? No on jest... No ty nie masz broni zasięgowej, nie? Nie masz. No nie. To też jest poza. Okej. No to w tym momencie biorę i podnoszę tarczę do góry. Dobra. Larielu, ty nie widzisz... Czekaj. Bym cię nie okłamał. Dobra, ty zobaczyłeś tylko trupa wpadającego do dołu, zaraz po huku i krzykach Bodina. Co robisz? Okej, podejdę
pod drzwi. Mhm. I widzę coś więcej? No tak. Teraz zdecydowanie widzisz obydwa Mithrity. Jeden widzi, że tak jakby zamrożony jest w ruchu, nie bardzo ani w górę, ani w dół nie idzie. Ten na południe. Ten na wschodzie widzisz, że wisi na krawędzi i tak jakby przymierzał się do tego, żeby wejść. Rzucę na nich obu rozproszony gruz. Okej. Okay. On zadaje damage, tak? Tak, okej. Okay. Mhm. Więc oni obydwaj muszą wykonać test na refleks. To jest 17 i 25. Czyli obaj zdali. I to jest po 3 obrażenia, bo połowa. Więc obydwaj otrzymują po 3 punkty obrażeń. Ten cały gruz z ziemi wraz z kawałkiem ręki tego Mithrita podniósł się, zaczął wirować dookoła, uderzając w nie w momencie, jak one wisiały tam w tym, na tych ścianach. Utrzymały się tych ścian, ale widać, że są mocno poturbowane. Teraz tam pod nimi jest trudny teren, nie? Tak. Tak, na to by wychodziło. Dobrze, Ilarie, to by twoje 3 akcje. Teraz ten Mithrit, który wisi na krawędzi. Widzicie, że on jakby wykrzykuje takim łamanym wspólnym: nie bić, nie bić, nie bić! I w pewnym momencie chce podnieść rękę do góry, jakby chciał się poddać, ale po chwili orientuje się, że to głupi pomysł i w ostatniej chwili łapie z powrotem krawędź. Ale widzicie, że on po prostu wisi, ani nie wchodzi, ani nie schodzi. Werok? Ty też to widziałeś to? Tak, widziałeś. Widzę, więc... Zwłaszcza jak, który to był? Zależy, który to był. Tego, ten, którego widzisz. O, ten? A, okej. Okay. Ten, który widzę, tego widzę. Tak, widziałeś, jak podniósł ręce z krawędzi, w ostatniej chwili sprawdza i złapał, bo prawie spadł. To tak, podchodzę bliżej. Mhm. Albo nawet w to miejsce. O tak, o. I przygotowuję akcję, że użyję oszołomienia na któregoś z przeciwników, który wejdzie w moje pole widzenia i będzie agresywny w stosunku do kogokolwiek z nas. Okej, okay, dobra. To jest przygotowana reakcja. Ale czekaj, ty przygotowujesz reakcję na zaklęcie, tak? Tak, cantrip. A to nie możesz. To jest cantrip, ale on ma, jest jednoakcyjne czy dwuakcyjne? Dwu. To nie możesz. Możesz przygotować tylko jednoakcyjne akcje. Dzięki, Szymon, bo zapomniałem całkiem o tym. A... Ale możesz przygotować strzał z kuszy. Tylko trzeba załadować. I wtedy mi akcji nie wystarczy. No tak. Ale masz, tylko może przeładuję kuszę i rzucę jeszcze raz na siebie tarczę. No dobra. To są 3 akcje. Dobra, ten Mithrit, który był na środku, po tym jak jego kolega krzyczał tak głośno, to widzicie, że powoli osuwa się na dół. Staje na... I w sumie nawet nie staje, tylko przysiada pod ścianą. Widać, że jest przerażony też. Bodinie, co robisz? Na pewno przeładuję swoją broń w pierwszej. Mhm. A w drugiej krzyknę do tego przerażonego... No, koleżko, ile was tu jest jeszcze, co? Ile was tu takich małych, niebieskich? Rzuć na zastraszanie. Tysiąc! Wykrzykuje pewny siebie. No to w trzeciej akcji strzelam do jego kolegi. Notatka, zmienić charakter na chaotyczny, wow. Zły. Wow! I już 999. To jest krytyczne trafienie, mój drogi. Krytyczne obrażenia zatem. 17. Po tym jak wykrzyknął 1000, taki pewny siebie, już zaczął wstawać, dumny z tego, co powiedział, został ochlapany krwią z głowy swojego towarzysza, która została w tym momencie zmasakrowana z twojego pistoletu.
i widzisz, że na jego twarzy rysuje się ogromne wręcz przerażenie. W tym momencie jest przeraz przestraszony 2. To były 3 akcje. Wegu? Tak spoglądam na niego tam z góry. Widzisz, że jest paraliżowany wręcz. Spoglądam w stronę Bodina. Bodinie, przestań! I uderzam 2 razy moim tym nadziakiem w tarczę. Rzuć broń! Ty mały tam na dole. Jak tylko usłyszał rzuć, to od razu widzisz, opuścił broń. Mhm. Wyciągnął strzałkę, też ją wyrzucił na ziemię. Mówisz, że tam są 3 metry, tak? No, 10 stóp, tak. Jesteś w stanie się, powiedzmy, lekko zsunąć, bo ta ściana nie jest pionowa. No okej, okay, no to ja... Więc tak jakbyś skakał, ale nie dostaniesz obrażeń od upadku, nie? Okej. Okay. Ja się staram zsunąć tam na dół. Nie wiem, w które miejsce mogę się zsunąć. Załóżmy, że tutaj przy ścianie jesteś w stanie stanąć. Ewentualnie okay. Możesz, jeżeli chcesz, możesz któreś z miejsc tych martwych mitwitów zająć. Nie no, znaczy staram się wsunąć jakoś najbliżej. Dobra, w sumie niech będzie tutaj, żeby to wizualnie ładnie wyglądało. Zsuwam się, łapię go za rękę, ale tak wysoko w ramieniu. Jeśli chcesz żyć, to teraz nam opowiesz, co tutaj się wyprawia i co tutaj robicie. Myślę, że... Albo wrzuć na jeszcze na zastraszanie, ukryty. Widzisz, że jest przerażony. Na tym myślę, że możemy zakończyć walkę, bo no, już widzicie, że Mitfit zdecydowanie nie będzie chciał z wami walczyć. Mhm. Więc możemy przejść już do normalnego ruchu. Pozwólcie, szybko zmienię tylko muzykę. I wyłącz walkę. A, wyłączyć, okej. Okay. Idealnie. Fantastycznie! I Bodin tak z uśmiechem zeskoczy na dół. Podejdzie do Vega, tak poklepie go po zbrojnym ramieniu. No już, już, Vektu, nie ma co naszego małego przyjaciela straszyć. Ale widzisz, kolego, tak już mówi do Mitlita. Widzisz, mały przyjacielu. No, my otworzyliśmy i co wyście zrobili? Od razu do nas strzelacie, no. Jak to tak do gości? No i kłamać. My tu uprzejmie, zamiast bić się z wami, no chciałem się spytać, porozmawiać. A ty co? Kłamiesz mi tu. Nie ma tak, spokojnie, nie ma co się tutaj denerwować. Tak trochę patrzę z niedowierzaniem na Bodina. Porozmawiajmy. Ilu tu was jest? Co tu robicie? Gdzie są wasze magazyny? I chciałbym na dyplomację rzucić tym razem. Dawaj. Ukryty też. Okej. Okay. Widzisz, że ta istota zdecydowanie... Gdyby to była jakakolwiek inna sytuacja, no to może byłaby zauroczona twoimi słowami w jakikolwiek sposób. Ale w obecnej sytuacji... Kiedy mówisz do niej i widzisz, że jeszcze po brwi spływa mu resztka jego kolegi, no dalej jest przerażony, zdecydowanie dalej jest przerażony, ale widzisz, że próbuje jakieś słowa wyartykułować. Przez chwilę myśli, bo wygląda jakby nie do końca wszystko to, co powiedziałeś, dokładnie zrozumiał. Po chwili zwraca się do ciebie. Dowódz mogę, dowódz! Wódz wie wszystko. Tak, wódz wie. Gdzie jest ten wódz? Ty go trzymasz za jedną rękę, nie? Tak, w sensie tak, wiesz, go trzymam, żeby się, nie wiem, nie uciekł nagle, no, tak? No, rozumiem. To widzisz, że tą drugą ręką tak trząsąc się pokazuje w stronę drzwi, które jeden z jego kolegów niedawno otworzył. A, okej, okay, czyli w ten. Czyli co? Chcieliście zwiać do swoich, tak? Tak, ukryć się. No już, Wegu, nie trzymaj go tak, przecież co on ci biedak zrobi, nawet broni nie ma. No powiedz, mały przyjacielu, ilu was tam jeszcze jest? Ilu masz kolegów jeszcze tam?
Nadal nie dowierzam w to, że teraz Bodin próbuje zgrywać przyjaciela w momencie, kiedy odstrzelił dwóch. Z czego jednego odstrzelił w momencie, kiedy ten po prostu nie odpowiedział na pytanie. Tak. Znaczy w zasadzie to odpowiedział na pytanie, nie? A... Widzisz, że on patrzy chwilę na ciebie. Puszczaj go, nie ten nerw. Cały czas na jego twarzy widzisz przerażenie, ale próbuje tak trzęsącą się ręką, tak widzisz, że wystawia jeden palec, drugi, trzeci, zgina go z powrotem, prostuje ponownie. Dużo! Okej. Okay. Myślę, no że... Ale patrzy po tych... Patrzy teraz po swoich byłych już towarzyszach. Teraz to mało dużo. No nie powiem nam raczej za wiele więcej, co nie? Chcecie coś naszego mojego przyjaciela spytać? Dobra. Wypuśćmy go, niech proszę. Niech. No dobrze, dobrze. Mały, zmykaj. Wiesz, gdzie jest ten most zwodzony. Ja dobrze słyszałem? Czy chcecie go wypuścić? No co on zrobi, przecież nawet nie ma. Jak pójdzie z dana od tego ruin, to nam nie będzie przeszkadzał zbytnio. A raczej i tak nie dojdzie. Zaraz wróci do swojego przywódcy. Ja mogę was do wódz mogę was. Wy z wódz rozmawiać. W sumie to może będzie lepszy pomysł, jeśli inne miflity zobaczą nas z tym miflitem, to może nas od razu nie będą chciały atakować. No coś tam jednak w tym zakutym mówę jest. Jeżeli chcecie rozmawiać z tymi istotami, to dobrze. Ale to na pewno bezpieczniejszy pomysł niż wpuścić go wolno. Dobrze, zabierzmy go ze sobą. A jakbyśmy go puścili wolno, to i tak nie jest chyba na tyle głupi, żeby tutaj wracać i zginąć z naszych rąk. No tak, tak. Lepiej zginąć na bagnach. Ale wtedy to już nie nas problem. Dobrze. I w tym momencie... Tak, kowuję do Bodina. Weź, wyciągnij tą linę, co tam ciągałeś Weroka i zwiąż go. Po co mamy wiązać Weroka? No spokojnie, da sobie radę. Właśnie miałem to sam powiedzieć. Co ja ci zrobiłem? Nie Weroka, tego niebieskiego małego tutaj. I nie mówię o grzybach. Weroku, zarzuć swoją liną. Rzucam. A najpierw się rozwiążę. Albo nie, będę przywiązany, to będę go pilnował. On cię pociągnie, kurde, i zabierze ze sobą do jakąś kupa jamy. No dobrze, biorę ten koniec liny i próbuję związać tego miflita. Ale nie jakoś tak super agresywnie, tak żeby mu się wrzynał. Po prostu związać. Nie wykryję magię. Okej. Okay. Wykrywasz magię. Teraz jak przyglądasz się otoczeniu, ty Bodinie bez problemu widzisz, że nie stawia oporu żadnego, kiedy go związujesz. Z kolei ty, Lariel, jak przyglądasz się teraz temu pomieszczeniu i tej dziurze nienaturalnej, to masz wrażenie, że ona nie powstała od tego, że sufit się zawalił. Bo widzisz na ścianie pozostałości po jakieś takie wypalenia od ognia, może też od kwasu. Jesteś niemalże przekonany, że te rzeczy nie były naturalnego pochodzenia. Na pewno źródło tego czegoś miało miejsce dawno, bardzo dawno temu. Ale jest wysoce prawdopodobne, że było magiczne i jeszcze jego pozostałości zostały gdzieś tutaj. Weroku, potrafisz czytać aurę? Nie. Bodynie, sprawdź, czy pozostali nie mieli czegoś ciekawego przy sobie. Przypilnuj naszego małego przyjaciela. Tylko pamiętaj, nie zrób mu krzywdy. I Bodin poszedł. Rozglądnijcie się jeszcze po tej dziurze. No nie powstała naturalnie, może znajduje się tam coś magicznego. Gdzie ten grzybek? Ilaria też tak spoglądnie w tej dziurze, czy tam widzi coś ciekawego. Bodinie, ty znajdujesz tego grzybka. I obok widzisz masę innych różnego rodzaju grzybów. Część nadgryzione, część przeżuta.
Ja będę chciał, ja sobie przywiążę tą linę do pasa, w sensie jej koniec, i będę chciał się wspiąć na górę do tych drzwi. Czekaj, czekaj. A to jeden koniec był do Veroka? Właśnie, jeden jest do Veroka, drugi do Midflita. A, czyli ty miałeś ją cały czas przywiązaną do siebie jednak, tak? Tak, tak. A okej, okay, no to nie przywiązuję do siebie, po prostu chcę wejść na górę i tyle. Mhm. Czy mógłbym zidentyfikować, albo przynajmniej spróbować, czy wiem, co to są za grzyby? Jakieś magiczne, jakieś specyficzne? No może z natury spróbować. Spróbuję zatem. Wegu, ty jesteś na tyle wprawiony, że tak naprawdę bez problemu możesz się wspiąć. Nie musisz rzucać po prostu, nie? Okej. Okay. To jest delikatnie nachylona, a ty jesteś też dość silny i doświadczony, więc tutaj bez problemu myślę się wespniesz. Otwieram te drugie drzwi, te drugie wrota, żeby ewentualnie okay. Resztę też miał łatwiej i wstaję w tym przedsionku. Tu się zatrzymamy. Bodinie, ty... Te grzyby nie są magiczne, zdecydowanie nie są magiczne, ale ten niebieski grzyb, no... Nie bez powodu prawdopodobnie mi to nie walczyły. Bo masz wrażenie, że ten grzyb może być jednak coś warty. Że to jest jakiś rzadki okaz grzyba. Zresztą nieczęsto widuje się świecące grzyby, nie? A czy on bardzo świeci, czy tylko taką delikatną poświatą, taką lewą? Delikatną poświatę. To ci nie oświetli nic, nie? Ale no, delikatnie świeci, wyróżnia się tutaj z tego otoczenia, no i twoim zdaniem na pewno jest warty. A czy coś innego znajduje przy zwłokach tych Midflitów? Poza ich rzutkami, jakimiś resztkami zgniłego jedzenia i pojedynczymi grzybami gdzieś tam pochowanymi po kieszeniach, to nic. W międzyczasie ty, Wegu, kiedy otworzyłeś te drzwi i teraz spojrzałeś do pomieszczenia, zauważasz ogromnych rozmiarów szkieleta stojącego pod ścianą. Co? Przecież te jedne drzwi tutaj były cały czas otwarte, to w sensie... Tak. Po chwili, gdy od razu przyjąłeś pozycję bojową, zauważasz, że szkielet nie jest w żaden sposób ożywiony. Prawdopodobnie pełni funkcję ozdobną albo odstraszającą. No ale widzisz, że się nie rusza w żaden sposób, a najprawdopodobniej już by na ciebie szarżował. No, wzdrygnąłem się, nie powiem. Ale widzisz, że... Jumpscare. Tak przyglądasz się temu szkieletowi, zauważasz, że ma coś wciśnięte w oko. Jakiś chyba klejnocik? No to podchodzę. Mhm. Wyciągam jakiś mały kozik z kieszeni. W sensie tam z... Nie tyle co z kieszeni, co z sakwy. I... Ostrożnie. Staram się podważyć. I wyciągnąć ten klejnot. Okej. Okay. Podważasz klejnocik, wyciągasz go. Najprawdopodobniej jest to może jakieś lwie oko, a może onyks. Wprawdzie mocno różnią się kolorystycznie, ale ty nigdy nie byłeś za dobry w te wszystkie kamienie. Na pewno jest coś warte, ale w momencie, kiedy wyjąłeś, gdzieś tam lekko trąciłeś ręką szkielet i widzisz, że szkielet po prostu posypał się na ziemię, całkowicie się rozsypując. Nie powiedziałbym. Co tam się dzieje? To za hałas. No, jakiś kościół się rozsypał. Możesz sobie wpisać. Po prostu klejnot, ja będę wiedział, o co chodzi. No okej. Okay. Tak, Verok wyciąga. Jako treasure, tak? Wyciąga swoją owrzodziałą rękę w stronę Midflita. No, chodźmy, panie Midflicie, pokaż, gdzie jest ten twój big boss. Bigos? Veroku? Głodny jesteś? Głodnemu chęp na myśli. Chyba raczej bigos w tym przypadku. Powiedziałem big boss! Dasz radę go wyciągnąć z tej dziury, bo on raczej ze związanymi rękami się nie wespnie. Na linii go wciągniemy, ja go poknę. No, wciągam go. Upycham go. Ja podchodzę do tych... Do dwojga drzwi?
Mhm, do pary drzwi. Do pary drzwi, o, bardzo ładnie. Takie słowo para, oznaczające... Podwójnych drzwi. Też. Tak, czekam na resztę. Jakiej wielkości jest ten midfleet? On jest mały. Mhm. Dobra, to wiesz, jest dość spory przedział. Jest mniejszy niż ty. Wow, to ci się zamęziło. I Bodin. Jest mniejszy niż goblin, ale o ile o głowę? A czemu mniejszy niż goblin? No, tak obstawiam. No jest rozmiarów goblina mniej więcej. No. To spory. Większy niż się spodziewałem. No dobrze, no to go wciągnąłem, mam nadzieję, tak? Na tej linie. Mhm, bez problemu. No i przechodzę dalej. Stoję okay, sobie w drzwiach. On się ciągnie tak jakby za tobą. Bodinie, idziesz? Ile miejsce tylko zróbcie. Masz tu obok w drzwiach. No to już wspinam się, wyczłapuję stamtąd. Mhm. Wyczłapuję się, stoicie na korytarzu. Vex stoi przy drzwiach. No może puśćmy naszego niebieskiego koleżkę przodem, niech nas sprowadzi wszakże. Macham ręką, wskazuję. On cię no malutki, mija. Jak ci w ogóle na imię? Bo nie wiem jak ci do ciebie mówić. Widzisz, proszę, ręce głową. Imię? Błotolizy? Błotoliz? No to prowadź Błotolizie, idź pierwszy. Okej. Okay. I w taki sposób będę ciągnął karty na krytykach. Midfleet idzie do przodu. Otwiera jedne z drzwi. Krzyczy. Wodzu, do ciebie! Wy z kolei widzicie salę pełną kilku midfleetów. Na jej końcu widzicie coś, co wyglądałoby na... tron zbudowany w bardzo misterny, bardzo taki prymitywny sposób. Przed nim jest coś, jakaś konstrukcja z piasku, patyków i kamieni. Na tronie zasiada jakiś większy od swoich kolegów, bardziej masywny i lepiej przyzbrojony midfleet. U jego boku widzicie ogromnego pająka, którego on głaska gdzieś tam za uchem, przynajmniej w miejscu, gdzie pająk miałby ucho. I wódz wykrzykuje, co to ma znaczyć? I na tym zakończymy naszą dzisiejszą sesję. Jej! Kolejna walka z Bitfleet. Znaczy inaczej. Postarajmy się tego... to rozwiązać bez walki.